Widzowie, chory byłem wczoraj, mnie noob zastępował i słuchajcie, zostawił mi to jakąś fajną niespodziankę. Już mi jest trochę lepiej, więc nagrywam dla was ten odcinek, ale przepraszam, jeżeli będę co jakiś czas, może sobie troszeczkę kaszlę, może sobie, nie wiem, zrobię przerwę i pójdę się położyć. Nie no, żartuję, lecimy już nagrywać. Patrzcie, fajna tabliczka od noobka. Pajan, wracaj do zdrowia, tu noobek i czekamy, wracaj. Fajne. I co mamy w środku? Jabłuszko, miseczka, pieszona wieprzowinka, sweter dla Pojtka? Dostałem sweter! Lol, dostałem sweter i tabliczkę, nie wiem po co, ale sweter dostałem, widzowie. A co to, po co ta miska jakby z tymi grzybami? Nie rozumiem troszeczkę. Dobra, odłóżmy to sobie. O nie, nie mieszczę tego tutaj. Dobra, to ja może to po prostu rozwalę i zabiorę. Słuchajcie, widzowie, zachorowałem. Pewnie się zastanawiacie, co się ze mną działo. A mianowicie tak, no na początku, jak gdyby nigdy nic, zaczęło mnie drapać trochę w gardle. Chyba w jakimś nawet ostatnim odcinku mówiłem, że trochę mnie gardło drapie. Ale nagrywam filmik. No i kurczaki, nagrałem chyba z 6 filmów z takim dziwnym, bolącym gardłem lekko. I nie spodziewałem się, ale kolejnego dnia to gardło wybuchło! Wybuchło! Zaczęło mnie tak boleć, że nie wytrzymywałem normalnie i nie mogłem już wtedy nic nagrać, ale na szczęście, że nagrałem te 6 filmów, to cokolwiek było. Ale potem już po gardle, wiecie co było? Jeszcze gorzej było, bo katar był. A katar to już w ogóle masakra. Katar był taki gigamocny, że normalnie mi w całe zatoki przechodziło. Wiecie, jak to się stało, czemu tak zachorowałem okropnie? Wyszedłem jednego dnia z nadwór bez bluzy Voyantim. Właśnie, bez tej tutaj bluzy. Ta bluza mnie chroniła. Każdego dnia mnie chroniła przed tą chorobą, przed tym choróbskiem. Znajomi mi mówili: ej, ja nie wychodzę, bo jestem chory. Ja nie mogę, jestem chory. A ja mówiłem: haha, ja jestem zdrowy, bo noszę bluzy Voyantim. A ty jesteś chory, bo nie masz. Haha, no ale potem wyszedłem bez bluzy Voyantim i widzicie, co mi się stało. Polecam bluzy Voyantim. Polecam, polecam. Nie popełniajcie mojego błędu. Bluzy Voyantim, bluzy Voyantim. Najlepsze, najlepsze na takie chłodne momenty, najlepsze. Dobrze, a teraz chodźmy szybciutko sobie do noobka, bo on nas tam fajnie dał nam prezencik i chciałbym mu za to podziękować dzisiaj. O, widzę go tam. Nubano! No, Nubano! Dziś nie mówię do ciebie debinu, bo nie jesteś debinu, jesteś moim przyjacielem, bo mnie uratowałeś. Cyk, 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 cyk. Dymaj, bo się bawiłem chowanego. Co? Ja nie chcę tego, ja mam swoje, ja nie mogę dużo dźwigać, bo jeszcze troszeczkę... Czy ty to spaliłeś? No, ej, Pojan, ty chory jesteś? Już mi trochę lepiej, noobek. Nagrywam ten odcinek, ale... Ale dziękuję ci, noobek, za to, że mi tak pomogłeś. Czekaj. Co? Ale nie zbicia się, bo mnie zarazi się. A, no tego, dobra, tak. Ale będę musiał... czekaj, no dobra. Czekaj, założę kamizelkę. Kamizelkę. A ja mam, zobacz, mam sweter dla Pojtka od ciebie. No tak, to dla ciebie sweter, zrobiłem ci. Widziałeś? No, jak miałem nie widzieć, jak noszę go na sobie? Ty nie debinu, ty psyjacielu. Podobało ci się? Tak, ty psyjacielu. Dobra, Pojan, ja ubieram tutaj, o, mam maseczkę i tego, nie? Ty psyjamenelu. Ty psyjamenelu. A jesteś jeszcze trochę chory, czy nie? Troszkę tak, no jeszcze troszeczkę pokaszluję. Dziwny głos mam pewnie, widzowie też słyszą, taki, nie wiem, zarąbany trochę nosem. To może trochę cię ten, spróbuję podleczyć, co? Podleczyć? A co masz jeszcze dla mnie do wyleczenia? Masz jakiś... No, masz... ostatnio myślałem właśnie, żeby w ogóle zrobić takie wielkie ci coś, ale zrobię ci... mam wszystko, no mam wszystko, masz? Nie bój się. Tak. No dobra, to mnie lecz. Dobra, pierwsze... O, sorry. Sorry. Pierwsze co, udał ustawkę, bo zimno jest. Sorry, dobra. Nie dobra. Mogę jeszcze musimy krzyczeć, nie mogę jeszcze krzyczeć. Dobra. Pójdziemy do ciebie, żeby tam, wiesz, wszystko... Nie możesz tak chodzić, stary. Wiesz, że brałem taki lek. Jaki? Glutek. Glutek, to z glutów. Żartuję, no ale tak. Glutek, dostępny na pojansop.pl. Pojansop.pl. Kiedyś leczyłem się normalnie, teraz leczę się na wojesz.pl. A co tam, czemu mi tak zabudowałeś okna? A, bo nie rozumiesz fenomenu. Bo trendy się zimno dostawało, widzisz? I tutaj na górze też, chodź, patrz. Zostaw lepiej, na dilta też na górze, no zobacz sobie w domku, w środku. Ej, czemu nie zamknąłeś tego? Czego? Chłopie.
Ale przecież szyba jest. No kasles, widzisz, chodź na górę, patrz. Tutaj odałem wszystkiego. No dobra, zacznijmy może cię lecenie, co? No dobra, dobra, to jak chcesz dobra, zacząć pierwsze leczenie? Co? To musimy 10 sekund tutaj po sobie, wtedy jest. Oje, ciepło. Żeby się wypocić. Czujesz ciepło, chodź, dobra. Podejdź, popatrz na to i poczuj. Nie, no nie, wczuj się. Czujesz to ciepło? Jest ci ciepło. A, czuję. Widzowie też mają cieplej. Czujecie to? Ja czuję ciepło. Słuchajcie, widzowie, jak byłem chory, to tak się normalnie specjalnie się pociłem, żeby wypocić te choróbsko, żeby jak najszybciej. I było normalnie, ja nie mogę. Ciężko dobra. Było, mordo. Trzeba ciężko. trzeba jeszcze cię troszkę bardziej wytegować, jak to się mówi. Wyleczyć. No i co tam, Nubo? Co dalej? No, musimy iść po prostu do szpitala, tylko miast sapkę mas. I tam stale mam tyle rzeczy, że jak nie wyzdrowieję, to nie wiem. Tak? Jest szansa, że wtedy ta choroba przejdzie na mnie, ale myślę, że nie. Jak to? Co? Czy ty już kaszlesz? No nie. Nie mam życia. Uważaj na tego. Czy ty musisz zawsze wybuchać te walone creepery? No i zobacz, co zrobiłeś. Zepsułeś naszą... O! Jaki? Co to było? O, jejku, przestraszyłem się. Co? Co to było? Ale jakbyś to zobaczył. Trzy zombiaki spadły z dachu. Patrz, co tu idzie na mnie. Co ty O co się od creeperów? No bek. No chodź szybko i bo ty jesteś chory, spadaj tam do środka, idź! Idź do środka! Bo ja nie walcz, idź do środka, ja się załatwię z nimi. Let's go, let's no ale go. Ty robisz wybuchy, tu wszędzie będą dziury. Idź, dawaj tam, dawaj. Stary, bo tu byłem wczoraj i patrz, tutaj coś jest jakaś klatka dla ten, no nie wiem, dobra, chodź, dla ciebie wczoraj przygotowałem coś, chodź. Patrz, tutaj. Co to są za drzwi? Dobra, idę. Ej, gdzie jest mój kifol? Oddaj mi mój kifol. No tak, bo wcześniej go rzuciłeś niechcący. Dobra, patrz. Pokój do wyzdrowień Ponaja. Ponaja, dobra, i teraz tak, idziemy tutaj. Chodź. No, czemu robisz... Aaa, dobra. Licho, tu jest strefa zakaźna. Najbardziej niechronione choroby tutaj są. Wow, patrz, tamten gościu chyba powinien tutaj być. A czekaj, trzeba jeszcze zrobić tak, żeby się nie wydostało. O, widzisz? Żadne wirusy... A oddaj mi mój key for plaza. Proszę. I co dalej? Dobra. Zaczynamy tak, leczenie? Tam się było ci gorąco, nie? No. Teraz będzie ci jeszcze goręcej, ponieważ musisz wypłacić to tutaj. Ojejku! Tak musisz zrobić, bo się chorobę tak robi. Wiesz co? Odłożę lepiej itemki, bo się boję. Mi się wydaje, że to jest radem. Nie, ja nie chcę. No musisz w itemkach, bo one są zakazone! Ojejku, no dobra, to idę. Witamka. One są zakazone, wtedy się wszystko odkazi, czaić bazę. Idę. Czaję bazę, czaję, witam. Ale masz głos taki chory, ale to zaraz ci przejdzie, wydaje mi się. Dobra, wchodzę. Witamka. Uwaga. Tak. O, dobra, ale się pali. Ale gorąco mi. Jaram się, jaram. Ale mi gorąco. Zaraz, robimy więcej. Dosyć. Nie. Już nie mogę, Nubek. Ej, co to była za metoda? Tak się naprawdę ludzi leczy? Starodawne metody z mojego świata zawsze są dostępne dla wojąco. Chyba twoja babcia ci takie metody robiła. No tak. Babuszka Nubka? Gorąca woda i jaźda. Dobra. Siadaj, dobra, chciałem cię trochę ostudzić, no dobra. No, dzięki, super. Dobra, to jest jedna z pierwszych. Faktycznie, wypociłem trochę tej choroby, czuję się lepiej. Troszkę lepiej, nie? Yeah. Yes. Dobra, potem mam kolejne takie coś, tylko nie patrz co to jest, wypij to. Potka na niewidzialność? Nie, wypij, tylko powiedz, zaufasz mi, że nie popatrzysz co to jest. Dobra, nie patrzę co to jest. Dobra, proszę cię i wypij to. Co? Co ty mi dałeś? Poczekaj. Czemu dałeś mi... Nie odzywaj się! Wtedy wirusy się nam muszą, będą dedać. Dałeś mi potkę na zatrucie, żeby mnie wyleczyć? To chyba tak nie działa. No działa tak, bo wtedy i twoje choroby wszystkie giną. Amen. Ja co ty odwalasz? Czaisz czy nie? No dobra, czaję baza. Okej, rozumiem, no w sumie tak. Okej, sprawiam, żeby... Co? Jak to wytłumaczyć jeszcze raz? No zapomniałem już. No, że twoje choroby wtedy giną. A, no tak, się. To jest taki mocny lek, taki to mocny, ciebie, że giną choroby, ale przy okazji mam skutki uboczne. Okej. Okay. No tak, nie, w sensie ty normalnie test... Ty przeżyjesz, ale choroby nie, o może tak. Dobra, przeżyłem, uff, żyję. Dobra, jeszcze coś.
Co? Nie, czekaj, ja się trochę odsunę, żeby mnie to nie dotknęło, bo ja nie jestem chory jeszcze. Co to? Czekaj, zobaczcie, czy trafię w ogóle. Co to? O. Czy ty mi dajesz spowolnienie? Na minutę spowolnienie. O, i co? No, jak się czuję? A co mi do spowolnienia? Będę gigawolny. No tak, wtedy wirusy będą mówić, że twoje ciało jest do dusy, bo nie możesz się nawet ruszać szybko. Do i wtedy dusy. Same będą mówić. Ostatki tych. Słuchaj, powiem ci, te twoje metody są dziwne, ale zaufam im. Dobra, ale jeszcze to nie jest wszystko, jeszcze mam dwie, trzy metody jeszcze. Oj. Dobra. Teraz, jak się czujesz? Wolno. Ściągaj wszystko. Dobra, zakryję tutaj trochę tego, żeby... Czuję się wolno. Wolno? Kepinu, co ty gadasz? Giga wolno się czuję. Dobra, patrz to. I co? Tak, o, no siadaj, aha, no tak, zapomniałem. Na patrz, czym co siadaj? Mam. O, ryba! Tym, no, ale będziesz musiał się z nią wykąpać troszkę. Oj. Chyba ty się wykąpałeś. Czekaj. Nie, musisz tam usiąść, więc... Ono nie musi usiąść! Tak, musisz z nią trochę się wykąpać. A co ona? Stary! Trzymaj, nie bój się. Pucha pędzi zabrała. To wszystko jest dobrze. To ma tak być, ona bierze chorobę. Słuchaj, stary, ona na mnie prawie zabiła, mam dwa serduszka. Ale tak ma działać. Okej, okay, czyli ma mnie prawie zabić, żeby zabiła moją chorobę. Tak jest, ale okay. Jeszcze teraz dorzucamy do tego. O, Mosiosia. Mosiosia. A no. Co daje Mosioś? No po prostu, chodź. O, widzisz? On ślizguje wszystkie... Skakuj, nie bój się! Skakuj, no, młody! Nie, bo zginę! No to jak masz? Cztery serce, dobra, no, jem. No stary, ja już chyba się wyleczyłem, serio, czuję się lepiej, znacznie lepiej, Nomek, dzięki bardzo. Nie możesz, jak musisz to tam wyzdrowieć! Nomek, wypuść mnie, no co to są? Sala tortur czy leczenie, Nomek? Nie, leczenie, ale tu są... Masz wirusa, nie zbliżaj się! Daj mi spokój, Nomek. Chcesz wyjść? Takuj tam. Ale w zbrojce, okej? Okay? No dobra, w zbrojce i idę czas do 10. Nie, 1. Ej, 3, ona mnie wyrzuciła. 4, 8, 15. Ona jest taka jakaś normalna. A patrz, jak ona lata normalnie. Co? 10. To 10. Już mogę wejść? 10, doliczyć do 10. Jeszcze chwilę. No. A jeszcze dla wszystkiego. A, no dobra, chodź, no teraz już możesz. No w końcu ja nie mogę, no. Dobra, chodź, tylko to i zlic to proszę. Dobra. I oddaj mi list. Aha, żeby mnie zamknąć też, tak? Nie, co ty? Nie. I teraz tak. Jak się ty czujesz? Dużo lepiej, naprawdę, Nubek, powiem ci, nigdy tak dobrze chyba się nie czułem. Serio. Tak? Serio. To teraz niestety, ale musimy iść na sam. To jest nowe ogólnie miejsce. Poczekaj. What? Czekaj, jakby to zrobić? Chyba tutaj tak mi się wydaje, że. Co tutaj... ty? Dobra, zrobię to tako. Co ty? Nie bój się. Czy miałeś lawę? No to. Co? Czy miałeś lawę w ręce? No tak, co? Dobra, ale no nic. Iść, wykop to, proszę cię, powiem. Wykopałem. Ale no tak dużo, no dobra. Teraz tak, tutaj ją zapraszam. Jestem już tak silny, że wykupuję więcej niż... Nie dotykaj go, jego nie zaatakujesz, nic nie zrobi, nie bój się. To tak się cykasz, profesor Dubek jest na pogotowiu. Dobra, i co dalej? Co to jest, no? Jesteś wielkim hopem i to jest wielki stół operacyjny. Stół operacyjny? Tak, skakuj nice. Na niego, ale najpierw oddaj mi wszystkie twoje rzeczy. Nie, no nie oddam ci, za długo jesteś na nie pracowałem. Tu jest stół operacyjny na tle całych Pojanowic, zobacz. Na pewno twoja choroba teraz przegra. Pięknie, a ja będę musiał niestety cię zabić. Co? Choroba psy minie, nie bij mnie. Psy minie, tymi nożyckami. To jest operacja, ale ona wtedy... Dobra, naprawdę ma sens. Ale to powiem ci tak, odłożę swoje rzeczy, wrócę tutaj na ale czekaj, bardzo nie, szybko nie, nie, wrócę. Nie, ja mam wszystko. Co? Ja mam wszystko, ty się nie bój, czyli robimy to tak, tutaj osę zostaw po prostu, o. Wszystko mam przygotowane na operację. No dobra. O, ja nie będę się bawił. Tutaj naprawdę wyczytałem na necie, że się robi operację na szpitalu, to najlepsze jest. Tak, czyli się ginie, tak? Jak jest operacja. No, ale wtedy ginie też... A Boże, ty nie zrozumiesz, No dobra, nie zrozumiem, nie zrozumiem. Dawaj tą operację.
Trzymaj się, dobra? Trzymam się. Amanero. To jest operacja, czy to za... Hycia! 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 Co jest hycia! Grane, ła! A teraz jeszcze chwilę. Amanero. No wpadnij do tego! Amanero. Wszystko przebiega są... zgodnie z prawem. To nie jest operacja, to są jakieś... Hycia! 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 To jest jakieś torturowanie mnie. Ła, spadnę hycia! Zaraz. I teraz głupi hak w wirusie, przepraszam. Zwijaj spojada, ty debinu! Ej. Co robię? Co robię w windzie? Ej, mam wirusa. Czy złapałeś wirusa? Złapałeś wirusa, którego miałem? No. Cześć, zaraz do ciebie wrócę. Widzowie, co to się wydarzyło? Czy Nubek mnie wyleczył? Czuję się znacznie lepiej. Czuję się taki silny, jak kiedyś. Kiedyś to było, widzowie, kiedyś to byłem silny, a nie to co teraz. Chłopie. Co? Ja pierdzielę. Nie uwierzysz. No co? Mów. Nie uwierzysz. Mów. Musisz tutaj, dobra, idę do ciebie, idę do ciebie. Idę. Doktor Nubek. O Boże Święty, to się udało. Naprawdę wyciągnąłem wirusa. Chcę zobaczyć tego wirusa, już się boję, co to może Chłopie. Być. Już jestem. Jezu Święty, nie wiem, czy chcesz go zobaczyć. Chcę go zobaczyć, oka wirusa. Co? To jest to. Glucior wirus! Dawaj to. Ja się tym zaproponuję. Nie wolno tego klikać ani nic, bo to straszny wirus. Dobra, operacja przebiegła pomyślnie. Super! I temki jaj. Super! Ej, ale tego wirusa to weź go zniszcz, okej? Ty poszedł, nawet nie odpowiedział. Widzowie, on naprawdę wyciągnął ze mnie wirusa. I skąd on miał normalnie gluta z nazwą wirus? On wyciągnął ze mnie wirusa. Co to się odwaliło, widzowie? Dobra, zabieram te itemki stąd, żebyśmy, wiecie, to są itemki, na które bardzo długo pracowaliśmy, więc nie chciałbym ich stracić. Widzowie, ja się mega cieszę. Nie sądziłem, że metody Nubka mi pomogą, ale jak widać, stare metody babci Nubka poprawiły moje samopoczucie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.